Posłuchajmy słowa, które mówi do nas Jezus, nasz jedyny Pan i Zbawiciel. On pragnie, abym i dziś zaprosił Go do swojej codzienności, spotkań, marzeń, a także do moich lęków o jutro. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Kiedy raz, zmęczona tymi niepewnościami, zapytałam się Jezusa: Jezu, czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie? Bo mówią mi przełożeni, że bywają złudzenia i widma różne. Jeżeli jesteś Pan mój, to proszę, pobłogosław mi. Wtem uczynił Jezus duży znak krzyża nade mną, a ja się przeżegnałam. Kiedy przeprosiłam Jezusa za to pytanie, Jezus mi odpowiedział, że tym pytaniem nie sprawiłam Mu żadnej przykrości. I powiedział mi Pan, że bardzo Mu się podoba ufność moja. Cieszę się niezmiernie, że mi mówisz swoje obawy. Córko moja, mów mi o wszystkim tak prosto i po ludzku. Sprawisz mi tym wielką radość. Ja Cię rozumiem, bo jestem Bogiem człowiekiem. Ta prosta mowa serca Twojego milsza mi jest aniżeli hymny układane na cześć moją. Wiedz, córko moja, że im mowa Twoja jest prostsza, tym więcej mnie pociągasz ku sobie. Jezus zaprasza mnie do relacji i pragnie, aby moja modlitwa była szczera i prosta. Czy potrafię tak prosto mówić Mu o wszystkim, co mnie spotyka? Miłosierny Jezu, dziękuję Ci za Twoją wielką miłość do mnie, za Twoją troskę o moje zbawienie. Uwielbiam Cię za łaskę czasu, za to, że mogę kolejny raz w moim życiu przygotować swoje serce na Twoje narodzenie. Ojcze Niebieski, proszę Cię w imieniu Jezusa o dar Ducha Świętego, aby moje serce zostało odnowione, wypełnione Twoją miłością. Proszę zwłaszcza o łaskę cichego i skupionego serca,
aby nic nie odrywało mnie od Ciebie, aby Twoja obecność w moim życiu była dla mnie największym darem, jak to było w życiu Maryi. Maryjo, bądź ze mną, oddaję Ci moje serce, abyś sama je kształtowała, aby ono było miłym mieszkaniem dla Twojego Syna. Święta Siostro Faustyno, módl się za mną, abym w każdej chwili był gotowy na to najważniejsze spotkanie mojego życia. Jezu, ufam Tobie. Thank you.